sobotę 31 sierpnia odbyły się dożynki w Dębowcu, które rozpoczęły się od przejazdu barwnego korowodu dożynkowego. Gazdami tegorocznych dożynek byli państwo pośpiechowie Teresa i Paweł. W programie nie zabrakło obrzędu dożynkowego w wykonaniu zespołu regionalnego Strumień. Księża udzielili rolnikom i uczestnikom dożynek błogosławieństwa. O błogosławie przyniesione plony, warzywa, owoce, wieńce, chleby. Szanowni rolnicy, drodzy mieszkańcy, drodzy goście. Spotkaliśmy się dzisiaj w wyjątkowym momencie roku. W czasie, gdy natura odpłaca nam za miesiące ciężkiej pracy. Dożynki to przede wszystkim czas dziękczynienia, ale także okazja na wyrażenie dumy z tego, kim jesteśmy i co wspólnie tworzymy. Przede wszystkim dziękujemy dziś naszym rolnikom za wasz trud i wytrwałość. Ważnym punktem programu było wręczenie nagród wójta gminy Dębowiec, laurów dębowego liścia. Witajcie dziołchy, coście takie zmarkotniałe? A my życie coraz szybsze, a my coraz słabsze. Ledwo dychamy. A doktor to przy mnie chyba za rok leczy. A doktory to wszystko online dają. Za rok chyba też nas przyjmą, ale wiesz, a nawet łapówek nie potrzebują. Nie. Oni teraz profity w białych rękawiczkach od koncertów medycznych dostają. A mój Janek, to nie wierzy żadne takie polityki. On mi robi same dobre specyfiki. Nie zabrakło również piana party przy dźwiękach perkusji w wykonaniu Maruni. A zabawę taneczną rozkręcił zespół Stylowy Band. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.